MMA.pl, Michał Rogoziński, a z nami Jan Błachowicz, popijający kawkę na balkonie w Zakopanem. Tak jest, dzień dobry, witam wszystkich. Janek, zaczęliście dzisiaj obóz WCA z Robertem Joczem. WCA, które ostatnio się bardzo odmieniło. No to chciałbym, żebyś powiedział swoją opinię na ten temat, bo już możesz coś powiedzieć. WCA, o jak wyglądają treningi. Na pewno to jest duże wzmocnienie dla samego klubu. Wam też lepiej się pracuje i co za tym idzie w kontekście przygotowania do walki, lepsza atmosfera na pewno też, bo Daniel Mylanczuk zawsze zatańczy, więc wszystko, to ważne, żeby był klimat też. Sam sobie odpowiedziałeś, no jest fajnie, jest wiesz, no my doszliśmy plus ekipa, która była tam na co dzień, no to jest, zrobiło się fajnie, dużo ludzi, wiesz, wszyscy chętni do treningu, no także fajnie, fajnie się ćwiczy, dobre humory, dobra atmosfera, dużo tlenu, także jest dobrze, jest fajnie, no ja już z Robertem pracowałem kiedyś bardzo długo i zawsze praca się układała fajnie, tylko wtedy Robert jeszcze był zawodnikiem, a teraz on już zawodnikiem nie jest, choć na macie cały czas, wiesz, jeszcze nie jeden mało lat by się od niego no dużo nazbierał, to właśnie stał się moim zdaniem jeszcze lepszym trenerem przez to, no nie? Bo wiadomo, jak się skupiasz na tym, żeby być zawodnikiem i trenerem, no to jednak gdzieś to tam koliduje, no nie? Teraz on już jest tylko trenerem, więc my jako zawodnicy na tym, myślę, korzystamy. No Robert wspomina w wywiadach właśnie, że to nie jest tak, że wy jesteście, nazwa was tak zwane, w cudzysłowie, starzy nowi, no bo to, że właśnie startował kiedyś i już z wami trenował, to na pewno ma przełożenie na dzisiaj. 21 października, gala UFC w Gdańsku, nie możesz się doczekać? Nigdy, zawsze się nie mogę doczekać, wiesz, no to jest, wiesz, walka mi stała przyjemność, wiadomo, że jak jest wygrana, no to dużą większą, ale ogólnie sama walka, sama ta adrenalina, to co się dzieje przed walką, w trakcie, wiesz, no jest po prostu jak narkotyk, no nie? Także jeszcze 3 tygodnie i 3-4 i będzie się działo. Już teraz tak będziecie niedługo łapać świeżość pewnie, a powiedz mi, ten Davin Clark, mówiłeś, że jest zapaśnikiem, zrobiłeś jakiś sobie research, trochę poszukałeś informacji, pooglądałeś, jak on się bije? No tak, zawsze się staram skupić na tych 3 ostatnich walkach, bo to są takie dla mnie zawsze i trenerów, takie najważniejsze, no nie? Także no typowy zapaśnik, silny, widać, że silny, trzeba też uważać na tą prawą rękę, czasem coś tam kopnie, no ale raczej głównie próbuje sklinczować, obalić, gdzieś tam, wiesz, umęczyć przeciwnika pod siatką, tam obalić, skontrolować, także wydaje mi się, jestem pewien na 99%, że to będzie, wiesz, że on będzie starał się na siłę dramatycznie mnie obalać, a no ja będę starał się bronić i bić w stójce, szukać gdzieś swojej szansy. Zastanawiałem się, bo on tam zaczynał tą karierę chyba w 8-4, więc jak on wagowo myślisz, że będzie wyglądał do ciebie? No nie wiem, zaczynał w 8-4, teraz jest 9-3, więc pewnie będziemy podobni. No ja jestem wyższy, dłuższy, on jest troszeczkę niższy, bardziej krępy. No nie wiem, ja wniosę niecałą stówkę, może stówkę, a ile on wniesie, mnie to nie interesuje, tak? Wydaje mi się, że będzie miał mniej niż ja. A jak przygotowanie, na przykład, nie wiem, Damian Janikowski trochę ci pomaga w tych elementach zapasów do MMA? No każdy sparring partner, z którym trenuję, gdzieś tam stara się symulować Davina Clarka, no gdzieś tam, no Damian, wszyscy, no chłopak, jak gdzieś sparujemy, no to zawsze jest to nastawienie na to, żeby jednak spychali, gdzieś tam próbowali mnie obalać i ja staram się bronić i bić w stójce, no nie? Ale czasami też samowalę. Pytam o to w tym kontekście, no bo wiadomo, Damian, medalista olimpijski, to jakoś zawsze te, wiadomo, że te zapasy się różnią od tych w MMA. No Damian, wiadomo, zawsze jak tylko gdzieś widzi, że można poprawić uchwyt, klamrę, no to zawsze te cenne rady, uwagi daje i z czego mogę za to podziękować, bo zawsze to się jest przydatne. Ostatnia, to spytam o to, bo chciałem, tak sobie pomyślałem, kiedyś robiłeś, nie wiem czy pamiętasz, zrobiłeś live'a, graliście w PS-a z kimś, z takim ziomkiem i tam odpowiadałeś na pytania. W co graliście? W jakąś bijatykę? Tekena. Tak, bo ty jesteś miłośnikiem w ogóle gier. Miłośnikiem. To jest za dużo powiedziane. Ja lubię grać gry, ale nie jestem maniakiem, tak? Teraz na przykład od miesiąca praktycznie, nie no, gram w sumie w tym, ale tak gram 15 minut dziennie, wiesz, dla zabicia, nie wiem, w sumie jak się przebudzę po południowej drzemce, sobie odpalę konsolę na chwilę, bo komputer ma aktualnie zepsuty, się naprawia. O, Piotrek Strus pośpieszy, napraw mi komputer. W październiku wyjdzie, to czy no, za niedługo wyjdzie mi gra, na którą czekam, to może po walce troszeczkę dłużej posiedzę, ale tak to nie jest jakimś tam maniakiem, że nic poza grami nie robię, tak? Dla mnie to jest jakaś tam odskocznia, wiesz, jesienne, zimne wieczory, nudno w domu, czy coś, nic nie dzieje, no to wtedy sobie chwilę pogram. A zresetować głowę, każdy no, szuka swego. A powiedz, ale spytam o tą walkę UFC 10 z Patrykiem Kumisem, bo tam faktycznie się źle czułeś, śmiałem się, że to przez brak mięsa, bo nie miałeś możliwości zjeść przed galą. Inaczej, ja przez brak paliwa najnormalniej w świecie, a dlaczego tego braku paliwa nie było?
wydaje mi się, że gdzieś to właśnie tam było zepsute tymi, tym, jak się zetnie wagę, że tym tą opcją ładowania się, tak? Mhm. Że tutaj gdzieś, że to gdzieś nawaliło. Okaże się teraz po tej walce, jak się będę czuł, bo mam zamiar zrobić to całkiem inaczej, po swojemu. Tak jak zawsze robiłem i zawsze było dobrze, jeśli chodzi o ten element, także zobaczymy. No jak wiesz, nie było paliwa i nie ma tutaj jakiejś wymówki, no po 3 minutach mi odcięło, co jest niemożliwe, bo to wiesz, chłop, który nie trenuje pod budki z piwem, by wytrzymał te 3 minuty tak samo, no nie? Także tu naprawdę było coś... No to nie było, wiesz. Nie było to. Wiesz, no czasami jest niedyspozycja, poza tym jednak wyjazd to się rządzi swoimi prawami, to zawsze organizm dostaje po dupie. A wiesz, no teraz walczymy u siebie, jesteś w Polsce, na pewno się z tego powodu bardzo cieszysz. 6. walka dla UFC, no i jakby nie ukrywać, to tak jak z głową do tego podchodzisz? Nie ma czegoś, masz takie poczucie, że masz nóż na gardle? So... Jeszcze nie. Pewnie może gdzieś, wiesz, może gdzieś się pojawi bliżej, może w tygodniu już przed walką, gdzieś jak się zacznie cały ten fight week, może wtedy, ale inaczej, kiedyś wychodziłem do walki bez żadnych emocji i jest to gorsze niż jak masz jakiekolwiek, jak masz, wiesz, nawet nóż na gardle, bo z tego noża na gardle można te emocje przerobić na właśnie, na, wiesz, na energię, na paliwo, na motywację, a jak nie masz żadnych emocji, no to po prostu wychodzisz na zasadzie podbicia, wiesz, biletu w fabryce, wiesz, odwalić swoje i do domu, no nie? Także wolę mieć ten nóż na gardle niż tak jak kiedyś miałem taką walkę, gdzie szedłem na zasadzie, wiesz, idę, no dobra, walka zrobiona, przegrana, koniec, wiesz, tak? Bez emocji, no gorsze niż... Także mam nadzieję, że nawet jeżeli będzie, to sprawię tak, że przerobię te emocje na paliwo. No, nie? No to ja ci tylko mi pozostaje życzyć tych pozytywnych emocji, które motywują i do walki, i do tego, żebyś tam motywacji wszedł. Masz bardzo dużo. Żeby głowa nie zawiodła i żeby paliwa starczyło. Jak na ten moment jest, wiesz, jest idealnie. Jest, no sparingi wychodzą, ale jak mówię, no ważne, żeby 21 było dobrze. No nie? Ale mówię, z głową, wbrew pozorom, nigdy nie było problemu, zawsze było dobrze. Teraz też będzie. Z mojej strony to wszystko. Jak masz ochotę od siebie dwa słowa jeszcze powiedzieć do kamery, to będzie mi miło. No, chciałem pozdrowić wszystkich, zaprosić serdecznie na moją walkę 21 października. Trzymajcie kciuki, kibicujcie nie tylko mi, bo oprócz mnie też kilku Polaków zawalczy, także będzie nam wasze wsparcie na pewno potrzebne. Bądźcie tam, krzyczcie, wspierajcie nas. No i dziękuję przede też również oczywiście sponsorom, bo bez nich ciężko byłoby się przygotować do walki, także wielkie dzięki za wszystko i 21 października widzimy się i tym razem myślę, że limit pecha już jest wyczerpany i tym razem to już jest moja noc. Super, dziękujemy bardzo. Dzięki.